siemano, czwartek, godzina czwarta, nie, czwarta jest u nas, godzina 19, jak zawsze u was. My mamy tak naprawdę niedzielę, czwartą rano i lecimy, po prostu jestem, wiem, że trochę naładowany, ale to dlatego, bo po prostu wreszcie sobie pojeżdżę, nie tylko będę patrzył, jak inni jeżdżą, wreszcie po prostu wsiądę w mojego kochanego konseła i poupalam go na torze w Toruniu. Jedziemy, tak jak powiedziałem przed chwilą, do Torunia na pierwszą rundę DTS. Ja tam będę jeździł treningowo, potem będę sędziował, bo będą także zawody. Cały samochód, jak zobaczycie, ma bardzo ładne spasy, co mi się bardzo podoba, ale to wszystko wam opiszę już na torze, troszeczkę specyfikacji samochodu, a potem trochę poupalamy, będzie dużo zabawy, frajdy, także zapraszam na odcinek. My jedziemy, bo przed nami jest jakieś 170 km drogi. Do dzieła, do wozu! I jedziemy. Przyjechaliśmy na tor, jesteśmy jako pierwsi, gdyby nie Peter, który tu śpi, ale on ma kampera, dlatego sobie może spać. Zrzucamy furę z lawety, idę tam jakiś szybki briefing zrobić, dlatego musimy się pospieszyć, bo musimy się do briefingu, który jest o 8, przygotować, żeby wiedzieć, co mamy powiedzieć, ustawić całą trasę, która jest 6:30, jakoś tak, więc wyrobiliśmy się trochę szybciej niż myślałem i działamy, mam już rękawiczki. Jazdy. Ja jeździłem sobie w dwóch grupach, kucykach i stalowych jajach. W kucykach jeździłem, bo co robiłem? A woziłem was, moi drodzy fani i widzowie. Przyjechaliście, bardzo nam miło, dziękujemy bardzo. Stoimy sobie, gadamy z chłopakami, także zarąbiście. Trochę udało się przejechać. Auto działa, można by było trochę zbieżność jeszcze przestawić, bo na tych mokrych warunkach, śliskich, troszeczkę trzeba powalczyć z samochodem, ale ogólnie jest mega fun, jest super trasa. W tą stronę jeździ się jeszcze lepiej niż w tamtą stronę, czyli teraz jeździmy w prawo, a nie w lewo. Jak wiadomo, tor w Toruniu ma homologację lewostronną. Natomiast DTS i Arek Hint z chłopakami zabezpieczyli tak tor, żeby było bezpiecznie jeździć także w prawą, tak jak się jeździło kiedyś. Ale my tu pitu pitu, a teraz to, co wam obiecaliśmy, czyli chodźcie, pokażę wam o tą piękną maszynę w detalach. Zacznijmy może od historii. Auto wyglądało najpierw tak. I dokładnie z tego wyszło to. Na przestrzeni 4,5 roku. Przez te 4,5 roku w ogóle, co najciekawsze,
Nic się nie stało z silnikiem. Łapy silnika, tam parę razy trzeba było spawać, bo się łamią przy jakichś mocniejszych dzwonach. To nam się zdarza. Ale generalnie rzecz biorąc, z silnikiem nie dzieje się absolutnie nic i jako ciekawostkę powiem Wam, że aktualnie teraz, wtedy to był październik, więc mija nam troszeczkę ponad 4 lata, jak zmieniałem w nim olej. Pierwszy i ostatni raz. Więc co ciekawe, nic nie ubywa, jeździ cały czas, jest super. To był bardzo dobry olej, polecam. Nie powiem jaki, ale polecam go. Bierzcie, kupujcie. Może zaczniemy od środka. Tutaj się najmniej dzieje, więc będzie najszybciej. Modyfikacje wpadały po kolei. Tak jak mała kierownica, hydrauliczny ręczny, panel, który jest na środku do obsługi samochodu, włączania i tak dalej, który co ciekawe jest z jednego elementu blachy, sam go zrobiłem, wyciąłem, zaspawałem, wyszlifowałem i jest taki piękny. Wiązka jest tutaj ładnie poprowadzona, auto jest wybebeszone, mamy progi wyspawane z, uwaga, z blachy 2 mm, tak, te boki tu wewnętrzne, wszystko z 2 mm blachy, bo auto było na mega glebie, jakie kupiłem i było strasznie poszorowane i to wszystko przegniło, więc wzmocniłem to 4,5 roku temu i z tym się już nic nie dzieje i myślę, że to już będzie dożywotnio. Z nowych modyfikacji, czyli dokładnie z wczoraj, włożyłem radio. Kiedyś tu radio było, ale gdzieś mi zniknęło. I naprawiłem fotel, bo kiedyś się bujał, a teraz już się nie buja. I jeżeli chodzi o środek, to poza tym wybebeszeniem i tak dalej, no to tutaj nic więcej się nie działo, bo jakby nie ma o czym opowiadać. Natomiast możemy przejść do modyfikacji zewnętrznych. W zeszłym roku, możecie sobie zobaczyć, wleciał gwincior. 7 cm wahacz dłuższy, dodatkowo adaptery skrętu, więc łącznie chyba o 10 czy 11 cm wypchnęliśmy koło na zewnątrz. Dodatkowo kambery przestawiające górne mocowanie amortyzatora, tak żeby te koła po prostu mogły się skręcać, krótko mówiąc. No i to właśnie zrobiłem dopiero na poprzedni sezon, także wyobraźcie sobie, jeździłem tak jakieś 3,5 roku na seryjnym skręcie. Generalnie taki był zamysł, ja to auto kupiłem po to tylko, żeby trenować i miało być tak, że ma być trudno. I było. Jeździłem serią, potem mówię, dodawałem po kolei rzeczy. Bar, no to już widzieliście, już dzisiaj cofnął się jakieś 5 cm względem tego, co było rano, ale fakt, że przydzwoniłem. Jak ktoś odprostowywał nie tam, gdzie powinien, no to dostał strzała po prostu najnormalniej w świecie. Teraz kolejne ciekawe rzeczy, a mianowicie, co siedzi pod maską tego potwora? Wiele osób mnie o to pyta, no to uważajcie, nie każdy jest na to gotów. Silnik! Proszę bardzo, mam silnik i widzę, że coś mi tu chlapie gdzieś płyn, bo coś tu jest mokro i chyba trzeba go dolać. Jest to M50B20, czyli 2-litrowa pancerna jednostka, 150 koni, bez vanosa. No i tak jak mówię, oleju się nie zmienia, z tym silnikiem się absolutnie nic nie dzieje. Trzeba się trochę nauczyć nim jeździć, bo jest bardzo mozolny, ociężały, ale jak już w stanie podniesie, to jedzie. No i żeby można było tym jechać, przydaje się bardzo sprzęgło. I co ciekawe, wyobraźcie sobie, kupiłem to auto, sprzedawca powiedział mi, że rzekomo było co dopiero wymienione. Zaufałem mu, no i takie, że 4,5 roku. A kopię na, nie wiem, jednym zakręcie potrafię ze 3 razy go, albo na pół sprzęgle jeździć i to wszystko działa mimo wszystko. Super pancerna jednostka. Nie będziemy tu już się więcej gapić. O, zgubiłem jedno skrzydełko od wiatraka. Skoro mówiłem, że poszerzyliśmy na stronę tam 11 cm bodajże w przód, no to też musieliśmy poszerzyć tył. I po to po prostu najnormalniej w świecie, żebym nie wjechał na lawetę. Wyobraźcie sobie tu, 11 na stronę, tak? I tylne koła są tu, więc wjeżdżacie na te najazdy, a tu nie ma najazdu. Żeby po prostu najnormalniej w świecie było bezpiecznie, bo wiadomo, bezpieczeństwo najważniejsze, trzeba było założyć body kit. Body kit to taka anegdota, o której opowiadałem kiedyś na Instagramie. Co to jest za body kit? Ponieważ, jak wiemy, kompakty są nieśmiertelne, ponieważ zbudowane są w vibranium. Tylko niestety po śmierci Czarnej Pantery i Tony'ego Starka vibranium jest absolutnie niedostępne. Nie mamy do tego dostępu, nie wiemy skąd to wziąć, więc po prostu kupiłem hit 2020 roku z Chin zamiennik taki. Po prostu blacha 08 Covidium, rewelacyjne i tak właśnie powstało
bodykit, pandemia. To mówi samo za siebie, tu nie trzeba w ogóle, tu wszyscy laminiaciarze to chcą skopiować, ale nie daję, trzymam pod kocem. Słuchajcie, to się działo przed pandemią, kiedy świat był jeszcze normalny i ludzie chodzili bez masek i mieli twarze. Dach. Co to jest za nadwozie? To jest oczywiście kompakt. Dużo osób się zastanawia, to nie jest kupeta, to nie był sedan, to nie jest do kupę wstawiony tył od sedana, to jest BMW 36 kompakt, tylko najnormalniej w świecie gdzieś. O, w tym miejscu, tam są spawy, to sobie zobaczycie. Chlasnąłem dach, no generalnie dlatego, bo mi się wyrwała belka. I wyrwała mi się jakieś belka i mówię, kurde, to już chyba koniec, zbudujemy następne. No i tak patrzyłem na tego konseła na warsztacie, patrzyłem, mówię, utnę mu dach. No nie wiem, no wiecie, normalne, każdy z was tak pewnie ma, nie? Że sobie siedzi i mówi, muszę uciąć dach. No i no to uciąłem dach i mówię, kurde, ale fajny byłby pick-up, nie? No i mówię, może, kurde, jednak jest na to... No to wymyśliłem, że naprawię tą belkę. Już była, wiecie, energia, pomysł, mówię, będę miał pick-upa. Ale potem patrzę, że tych pick-upów jest dużo, mi zostały takie kawałki tego dachu i tak dosunąłem, mówię, może będę miał takie wzmocnienia. No i jak to przymierzyłem, to mówię, kurde, to mi leży. I zrobię kupo kompakta, czyli cięcie dachu, przesunąłem go, zaraz wam pokażę o ile, o tyle, gdyż to jest dach, który wyciąłem. Tu widzicie miejsca łączenia, to jest po prostu przesunięte. I najważniejsze jest to, co ludzi zawsze dziwi i zaskakuje, także patrzcie. Jak Polonez, podnosi się w całości. Wszystko elegancko, możecie zobaczyć bagażnik, ja tu mogę wozić opony, tu się naprawdę dużo mieści, może przez tą skrzynkę na licznik gazu troszeczkę mniej, ale generalnie rozpórka wspawana po to po prostu, żeby się nam buda nie złożyła, no bo nigdy nie wiadomo, ale powiem wam tak, nic to nie pracuje, wszystko działa. Nic się z tym nigdy nie stało. Z technicznych rzeczy dyfer mam małą głowę 3,38 czy 3,40 coś tam. Taki jak był standardowo w 1,6, bo to było 1,6 fabrycznie. I nic z tym nie zmieniałem, nic nie robiłem. Hamulce z tyłu są tarczowe, nie bębnowe. A, no i jeszcze, Boże, przecież ja bym zapomniał. Patrzcie na to. A, czy sznycel. A, sznycel. Oryginalny. A teraz może jeszcze pokażę wam no chyba moją ulubioną wgniotkę, jeżeli w ogóle da się znaleźć tu jakąś konkretną, to jedna jest taka, która rzuca się bardzo w oczy i ma swoją historię właśnie tu na tym torze w Toruniu. Kiedy ja jechałem bokiem, mój kolega Tobiasz troszeczkę odprostował i wyrżął mi prosto przodem swoim baszbarem, kłami w drzwi boczne, a w E36 jest taka belka wzmacniająca. On uderzył pod nią, naciągnęła się blacha, taku ucięło głów. Dalej szczegółów technicznych nie ma, jakieś tam błotniki pływające, lusterka mam w domu, bardzo dobrze w nich widać, także no chyba wszystko, jeżeli chodzi o konseła. A my jedziemy dalej upalać, więc oglądajcie dalej, tylko pamiętajcie, za taką ładną prezentację to już łapeczkę i suba, nie? Chyba dacie, nie? Dobra, jedziemy jeździć, bo szkoda czasu. Chodzi trochę, nie? Kurwa. Już nie będzie wchodzić. Woo-hoo-hoo!
Tak, tak, tak czułem. No i tak, jesteśmy na wieżyczce, zaraz wam wytłumaczę, co tu robimy. Tak jak wcześniej wspominałem, dzisiaj sędziowałem w zawodach. Zrobiliśmy nową formułę, nie ma tutaj odpadania, tu jedzie każdy po kolei z każdym. Po prostu wygrany staje z lewej, przegrany zawsze z prawej. W dwóch kolejkach ci przegrani się mieszają ze sobą. Nie będę wam tego całego tłumaczył, wejdźcie sobie na DTS-a, dowiecie się, o co chodzi. Nie nakręciliśmy wam w ogóle nic z zawodów. Wosker notował punkty, ja sędziowałem, z Arkiem razem przekazywaliśmy sobie. Natomiast stwierdziliśmy, że nie będziemy kręcić, bo niezbyt lubicie je oglądać. Jak oglądalność pokazuje, dla was to jest nudne. Robimy takie podsumowanko, wy sobie to będziecie na materiale oglądać, a ja wam powiem, co się działo. Generalnie wyjechaliśmy w pierwszą klasę kucyków pony. Najpierw zobaczyć, czy działa auto. Tak jak mówiłem, woziliśmy was. Kto przyjechał, miał okazję z nami się przejechać na prawym. Także było bardzo przyjemnie. Auto praktycznie bez ustawień działało dobrze, bez problemu. Potem grupa stalowe jaja, no to tam już wiadomo, jest rzeź. Generalnie rzecz biorąc, jeździło się bardzo dobrze. Potem z Piotkiem, z Nańczakiem, wjechaliśmy sobie na kucyki pony znowu, ale to tylko po to, żeby zrobić dla was mega zajebiste ujęcia, które w tym filmie, jak i może w następnym, jeszcze nie raz użyjemy. Na razie patrzyłem tylko w telefonie, ale już wiem, że będzie po prostu mega, mega zajebisty materiał. Dodatkowo jeszcze kumpel latał za nami dronem sportowym, także mam nadzieję, że od niego dostaniemy też bardzo fajny materiał. Jedna usterka tylko w aucie. Poza tam duperelami, gdzie się troszeczkę podgiął dron, że kimś się kierownica przestawiła, ale potem pusty mi walnął w drugie koło i się wyprostowała, więc nie zaliczam tego do usterki, tylko jakby kontrolowana regulacja zawieszenia, tak? Pęk przewód chłodzący tam gdzieś na dole, po prostu małe pęknięcie leciało. Ucięliśmy, skróciliśmy, zrobiliśmy, zalaliśmy wodą, odpowietrzyliśmy. Auto działa dalej. Jeszcze się później zobaczymy. Przypuszczalnie już w lawecie, bo będzie już ciemno. Dobra, na razie. Siemano, witam was w top 5 na... A nie, porąbało mi się, to ten fotel. Żartuję, oczywiście jesteśmy już na chacie, wróciliśmy, wypakowaliśmy auto z autolawety, teraz jedziemy jeszcze autolawetę oddać i wreszcie wymarzony odpoczynek. No, jestem wyjeżdżony, najeździłem się po prostu jak zły. Impreza, no rewelacja, no trochę będę się chwalił też, bo jakiś tam swój udział miałem, no ale przede wszystkim Arek zorganizował rewelacyjną imprezę. Zrobiliśmy coś, czego jeszcze nikt wcześniej nie zrobił, na pewno mamy jakieś małe niedociągnięcia, nad tym popracujemy i pamiętajcie, że zapraszam was serdecznie, żebyście przyjeżdżali na tego DTS-a, bo nie dość, że macie super trening, to macie możliwość zawodów, tak, sprawdzenia się, tak jak wcześniej mówiłem, z najlepszymi zawodnikami w Polsce i walkę o ten tytuł najlepszego driftera. No i mieliśmy jedno nazwisko, które w czterech najlepszych zawodników, jeden był mi kompletnie nieznany człowiek, także da się. Trzy miejsca w zawodach to był tam Piotrek Stańczak, Jakub Król i Tobiasz Puścian. Myślę, że tu nie ma zaskoczenia, chłopaki po prostu wymiatają i tylko potwierdzili to, że są zawodnikami na najwyższym poziomie i nie będzie łatwo, nawet w gruzie. Najważniejsze, samochód przetrwał cały dzień bez żadnej awarii, jedna taka mała dziurka w przewodzie, wystarczyło go skrócić, zsunąć, działa. Dojechaliśmy szczęśliwie. Myślę, że tu nie będziemy owijać w bawełnę. Po prostu my spadamy na wulkanizację. Oddać autolawetę, a was zapraszam do subskrypcji, jeżeli się materiał podobał. Polajkujcie proszę, no i dajcie mi coś od siebie w komentarzu, bo najbardziej lubię, jak wy coś jednak wymyślacie. Wszystkiego dobrego, widzimy się w czwartek o 19 za tydzień. Na razie, cześć!